Antoni Błądek był przede wszystkim posłem zwykłych ludzi. Dlatego dla mieszkańców w Stalowej Woli, Nisku i Zaklikowie uruchomił sieć biur poselskich. Biura posła Antoniego Błądka były dla wszystkich zawsze szeroko otwarte, bez względu na poglądy i opcje polityczne. W biurach poselskich posła Antoniego Błądka w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Nisku i Zaklikowie udzieliliśmy ponad 2,5 tysiąca bezpłatnych porad prawnych oraz blisko 5 tysięcy konsultacji. Dzięki interwencjom i interpelacjom poselskim posła Antoniego Błądka oraz sejmowym ekspertyzom prawnym mogliśmy Państwa skuteczniej i profesjonalniej reprezentować w samorządach. Na forum Sejmu poruszał problemy mieszkańców Stalowej Woli i powiatu niżeńskiego. Odważnie i zdecydowanie z mównicy sejmowej upominał się o budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na forum Sejmu apelował o ratowanie naszych zakładów pracy, które upadając pozostawiają pracowników i ich rodziny bez środków do życia. Mieszkańcy Stalowej Woli i powiatu niżeńskiego zasługują na więcej.